Witamy. Mamy połączenie telefoniczne. Pan Jacek Słoma, przedsiębiorca Krynki, jest przy telefonie. Skrynek, powinienem powiedzieć. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Jest informacja taka, że ta granica została przerwana w okolicach Krynek, przynajmniej na chwilę przekroczona przez kilkunastu albo kilkudziesięciu migrantów. Proszę powiedzieć, czy coś pan o tym wie? Paradoksalnie szef schodzi bez butów. Trafiłem na kwarantannę, więc będę wiedział prawdopodobnie niewiele więcej niż państwo. Ale z tego, co wiem, to po prostu ta próba została udaremniona w tym sensie, że wszystkie osoby, które próbowały przekroczyć, sforsować siłowo tą granicę, bądź chwilowo przekroczyły terytorium naszego kraju, one zostały cofnięte na teren Białorusi. Tak więc tutaj na Krynkach sytuacja opanowana. Prawdopodobnie troszeczkę gorzej to wygląda na wysokości Białowieży. Bo to przekroczenie granicy też nastąpiło na wysokości Białowieży. Proszę powiedzieć, nastrój sąsiedzki, jaki w tej chwili jest? To znaczy, wbrew pozorom, mamy tak duże nasycenie służb, że jakieś takie bezpośrednie zagrożenie wydaje mi się, że nam nie grozi. No, wiadomo, że temat granicy jest tematem numer jeden. Czy stoi się w kolejce w sklepie, czy się spotyka kogoś na ulicy, jest to rzecz naturalna. I niektórzy faktycznie, jeżeli są osobami starszymi, samotnymi, to pamiętając obrazki z sierpnia, gdzie w zasadzie bez żadnej kontroli czy migranci pojawiali się w mniejszych miejscowościach, wioskach, no to faktycznie można było mieć tak zwanego stracha. No, na dzień dzisiejszy takich sytuacji już nie ma, więc paradoksalnie rzecz biorąc, im dalej w las, tym tych przekroczeń niekontrolowanych, nielegalnych było i jest coraz mniej. Więc mnie się wydaje, że czas paradoksalnie działa na naszą korzyść. No i my się troszeczkę uczymy zarządzać tym kryzysem granicznym. I im dalej w las, tym jestem coraz lepszej myśli, że jakoś sobie z tym poradzimy. Czy jest pan na kwarantannie? To może miał pan okazję, żeby posłuchać wczorajszych wystąpień w polskim parlamencie, tak czy nie? Gdzieś do mnie dochodziły tak zwane setki, urywki. Wie pan, jestem na kwarantannie z trójką dzieci i z żoną, tak więc trudno o chwilę spokoju, ale taki brak spokoju też jest czasem potrzebny. Czyli ponieważ jest pan na kwarantannie, więc nie ma pan problemu i nie odpowiada pan sobie na pytanie, czy posyłać dzieci do przedszkola, czy posyłać dzieci do szkoły, a jaka jest sytuacja w Krynkach? Chodzą dzieci do szkoły, chodzą dzieci do przedszkola? Dzieci chodzą do przedszkola, chodzą do szkoły. Pewnie próbuje pan nawiązać do sytuacji z Kuźnicy Białostockiej, gdzie, tak, gdzie rodzice swoje dzieci w czasie tych obrazków, które wszyscy znamy, zabierali dzieci ze szkoły. Ja rozumiem, to jest naturalna reakcja. Ja pamiętam w połowie sierpnia, w pierwszej połowie sierpnia, gdzie ten tabun ludzi i przekroczenia były w apogeum. Ja to wszystko widziałem w czasie rzeczywistym, ponieważ byłem przy granicy, tam pracowałem. Ja wtedy żonę z dziećmi miałem taką możliwość, odesłałem do Białegostoku, tak więc nie dziwię się tym rodzicom, którzy próbowali zainterweniować, wyprzedzając troszeczkę czas. No i faktycznie to jest rzecz dosyć oczywista, że nasze bezpieczeństwo ludności tutaj przygranicznej zostało wystawione na szwank, zostało nadszarpnięte już od dłuższego czasu. To jest aspekt, o którym się faktycznie niewiele mówi często w mediach i się pomija. Mówi się więcej o takich sytuacjach technicznych, o tym, że tu jest wojsko, albo pokazuje się ckliwe obrazki, pokazuje się tragedie także ludzi, którzy przekroczyli, nie wiem, zabłądzili w lesie, ale zapomina się o tym, że tutaj na terenie przygranicznym duża część mieszkańców żyje w permanentnym takim nie tyle strachu, co takiej niepewności o jutro. I to bezpieczeństwo, takie poczucie fundamentalnego bezpieczeństwa jest w dosyć dużej mierze zachwiane. Będziemy na pewno jeszcze rozmawiać, jeżeli pan będzie odbierać z Radia Wnet telefony. Do tej pory tak się dzieje. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, do usłyszenia. Jacek Słoma, przedsiębiorca z Krynek, był gościem Poranka Wnet, a na zegarku już godzina 7:55.
5. Za chwilę porozmawiamy, przez chwilę przynajmniej, o tym, co dzieje się w Afganistanie.